Siemaszko, cześć, witam tutaj Switch w kolejnym filmiku z Lost Ark. Chciałem pokazać tylko takie krótkie info, gdzie można fajnie zdobywać, wydobywać dwa life skilla, czyli wydobywanie, mining, przecież górnictwo i zbieranie. Także mamy roślinki i kamyki. Lokacja nazywa się Medlink Monastery i to znajduje się, już wam pokazuję. To znajduje się w... Odsumuj się, w Nord... Przepraszam, nie w Nordwern, tylko w West Lutherze, także na samym początku rozgrywki... Dlaczego teraz to umieszczam? Bo kurczę, teraz zająłem się levelowaniem. Musimy mieć level 10, żeby ścinać, tudzież wydobywać, tudzież zbierać, tudzież kusować drzewa, kamienie, rośliny tieru drugiego. Więc teraz akurat się tym zająłem i może też jesteście w takiej sytuacji, w której po prostu już podróżujecie kompletnie gdzieś indziej, na tierze, może nawet drugim to pewnie nie, ale co wiem, może jesteście na Rohendal, może jesteście gdzieś dalej i się zastanawiacie, gdzie zdobyć dobrą lokację, w której kurczę nie będą nas atakowały stwory, no to właśnie Medlink Monastery i mamy West Luthera, także na Lutherze. Taka fajna lokacja, bo spójrzcie, wszystko jest obok siebie, także zaraz będzie nam się pojawiało na nowo wszystko, więc bardzo fajnie, szybko to można zrobić. Szybko to pojęcie względne, bo to i tak zajmie bardzo dużo czasu, natomiast zobaczcie, wszystko jest obok siebie, także możemy pracować nad dwoma skillami jednocześnie, bo i zbieranie, i wydobywanie jest bardzo szybkie. Niestety ścinanie drzewa jest czasochłonne i długo trwa, ale jeżeli chodzi o wydobywanie, pójście jest tak samo szybko. Zbieramy roślinki, jak i wydobujemy kamienie, więc fajnie to działa. Można biegać sobie naokoło, można biec po prostu z jednej strony na drugą i jak zbierzecie tutaj wszystko, co się cofniecie, lokacja jest w sumie cała, że tak powiem, zapełniona z rzeczami właśnie i roślinkami i kamieniami, więc naprawdę można biec przed siebie, jak ja to właśnie robię, bo można po prostu teraz zdecydować się na powrót. Powinno nam się tutaj odnowić co nieco, już wszystko. Także można do bólu siedzieć godzinę i farmić. Jak ktoś akurat ma, nie wiem, wszystkie daily zrobione. Ja akurat wydobywanie już jestem w połowie. Ponad połowa do 9. I tutaj mamy zbieranie. No dopiero 6 poziom, więc to trochę mi zajmie. Ale już wykarczowywanie drzew mamy na 10. Więc fajnie, bo to mi pozwala. Umiejętność mamy drwala skill i możemy ścinać już wtedy drzewa, te większe drzewa poziomu drugiego. Kusownictwo, na razie tego nie robię, tutaj rybaka też nie mam skilli, jak widać, wydobywanie tutaj, szukanie artefaktów też nie. Także wędkarstwa na razie nie robię, na razie skupiam się na wydobywaniu. Dlaczego akurat zbieractwo i wykarczowywanie, że tak powiem, rąbanie drewna? Ze względu na to, że to są rzeczy potrzebne do kraftowania, materiały potrzebne do kraftowania w naszej twierdzy. Wydobywanie kamieni, górnictwo też jest potrzebne do kraftowania i w twierdzy, i bodajże z tego co kojarzę, chyba do upgrade'owania statków. Także kamień, drewno, rośliny jak najbardziej potrzebne. Na razie się nie spotkałem, żeby mi potrzebne jakieś tutaj zwierzątka, ryby. Więc tego nie robię. Skupiam się, żeby tutaj dobić dziesiątkę. Więc może to taki będzie pomocny tip dla osób, które chcą akurat podkręcić, że tak powiem, level life skilli. Dobra, dzięki za uwagę, do zobaczenia, do zobaczenia. Zapraszam na kolejne filmiki z Lost Ark. Zapraszam na stream, wpaść, pogadać, jak tam wam leci. Na takie daily vlogi sobie robię, parominutowe sobie pogadać, co tutaj się dzieje u mnie. Także życzę miłej gry, dobrego dnia, tudzież wieczoru i na razie trzymajcie się. Cześć.